Taki film jest dobrą promocją z tego względu, że on pozwala wielu ludziom zrozumieć, jak naprawdę ten sport działa. Bo tak naprawdę wielu ludzi zna sport tylko z telewizji, natomiast nie wiemy w rzeczywistości, jak wygląda przygotowanie, jakie emocje targają zawodnikami, z jak ogromną presją muszą się mierzyć praktycznie przed każdym wyścigiem. Tutaj nie było żadnych wcale takich jasnych stron, tylko bardziej ciemne tego sportu. Ale to chyba chodzi też o to, żeby zdać sprawę kibicom o tym, że to jest trochę jednak niebezpieczne i nie takie do końca proste i łatwe. Wydaje mi się, że można by jeszcze to na pewno rozwinąć na różne inne tematy, właśnie tak jak poruszaliśmy wcześniej i hejtu takiego bardziej, że właśnie więcej się gdzieś tam narzeka albo chwali kogoś, albo się nie lubi, czy coś w tym stylu, bo jednak tutaj każdemu chodzi też o wynik. Później kwestie kontuzji, wiadomo, tutaj bardziej było skupione wszystko na bardziej śmierć, czy tam inne rzeczy, natomiast nie było tak, że właśnie dużo jest tych kontuzji, tych szpitalów i nie do końca wszystko się, wszyscy to rozumieją. A co do miłości, to też się zazwyczaj też pojawia, no bo tak jest, nie, że czasami nas niestety też tak jest, że ktoś walczy o kogoś, no nie, i no i wychodzi to tak, że no są takie aspekty, że no nie do końca to gdzieś tam jest takie fajne, miłe i to w filmie też widzieliśmy. Filmy w kinach to jest coś zupełnie innego niż transmisja sportowa, więc to może trafić do odbiorców nie tylko tych... No, transmisje jednak żużlowe są takie stacjonarne. W danym mieście żużel to jednak mieszkańcy czy kibice oglądają te transmisje, a znowu film taki, który leci w kinie, można go oglądać w całej Polsce, więc myślę, że na pewno poszerzy to pole widzenia na ten sport. Oprócz tych wyścigów, oprócz zawodów, bardzo mało jest takich obrazów, które pozwalają zrozumieć jakby ten sport od kuchni, od drugiej strony. Oprócz tych zawodów, oprócz wszystkich biegów na torze żużlowym, tak jak powiedziałam, są ludzie. Są zawodnicy ze swoimi emocjami, bagażem doświadczeń, problemami. To są ludzie tacy jak my wszyscy i te same problemy mają. Natomiast oni muszą z tymi problemami się zmierzyć, stanąć na linii startu i po prostu podjąć walkę. I czasami te 60 sekund to jest czas, który decyduje tak naprawdę o całym ich życiu. Były momenty takie fajne, że było widać z tyłu, jak jedziesz za zawodnikiem, jak on tak właśnie pracuje tym ciałem na łuku i było to fajnie widać, może nie w 100% dokładnie, ale było widać tą sylwetkę, jak ty widzisz, że jedziesz za nim i po prostu normalnie kibice widzą to, że po prostu zawodnik przelatuje, przejeżdża i tyle. I to w łuku trwa kilka sekund, natomiast zawodnik z tyłu jadąc widzi cały czas, jak się zawodnik składa, czy prostuje i znowu się składa. W danych momentach było to widać. Start na pewno był trochę inny, bo rzeczywiście normalnie wszyscy startują równiusieńko, a tutaj było ewidentnie, że ktoś szybciej, ktoś wolniej, bo rzeczywiście w filmie zachować takie tempo wyścigowe było na pewno dużo trudniej. Jakie tory poznałeś podczas oglądania tego filmu? Czy coś ci się tutaj skojarzyło? Na pewno widziałem w Częstochowie i w Rzeszowie. No na pewno Częstochowa, na pewno Rzeszów, bo był park maszyn. Ale więcej to nie wiem. Tarnów też się pojawił. Tak? A właśnie tak cały czas uważałem w tym filmie, żeby zobaczyć ten Tarnów, zobaczyć czy jest, ale nie wiem, czy na początku akurat nie była taka scenka, że tam te Jupitery było widać. Tarnowscy kibice zasługują na takie wydarzenia, zasługują na to, żeby z zawodnikami porozmawiać. Nie ma lepszego zawodnika, który będąc wychowankiem Unii Tarnów czuje tak wielki sentyment i związek. To świadczy też, tak jak powiedziałam tutaj wcześniej, że Janusz, pomimo tego, że miał liczne zobowiązania, ponieważ wcześniej zobowiązał się, obiecał, że będzie, jechał w nocy i przyjechał na to spotkanie. Wydaje mi się, że co człowiek to można by różne, co zawodnik były, można by dużo filmów o żużlu nakręcić i różnego rodzaju.